Cześć, tu Madzia. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na obcasach. O, aż Tadeusz się obrócił. No, taki troszkę obrażony jest, tak, potwierdzaj. Bo Tadeusz drugi gdzieś się zapodział, a i dziecko też się gdzieś zapodziało, chyba w wiosce jest. Dobra, w każdym razie posłuchałam się waszej rady. O, tutaj jest Tadeusz drugi, tak, oni są odseparowani od siebie. W każdym razie posłuchałam się waszej rady, położyłam tutaj sobie, słuchajcie, wagonik. Wagonik, tory. Wagonik mam przy sobie. Tylko, że wiecie co, ja wolę już iść na piechotę, bo kiedyś jak się wciskało w to się szybko jechało, zjewaniało się tym wagonikiem, a teraz to ja szybciej chyba na piechotę pójdę sobie i będzie git. No, wysiadaj. No, zdecydowanie szybciej jest na piechotę. Będę musiała tutaj ewentualnie elektryczne tory te ze złota położyć, a dopiero będzie to miało jakieś ręce i nogi, bo na razie owa kolejka nie ma najmniejszego sensu. W każdym razie tory są położone, według waszej rady. Jakie tu jeszcze zmiany w tym tunelu? Oszklone zostało, tak? Tam jeszcze dwa inne kawałki są oszklone. I tam zadbałam o wygląd tego całego... tej całej ekspiarki. Jak widzieliście, była tam, wystawał ten cobblestone, nie? No to, że ja teraz zbierałam bardzo dużo piasku do świątyni, no to i nazbierałam sobie piasku, żeby tam to jakoś ogarnąć, nie? No i tam zrobiłam taką, powiedzmy, pseudogórę. Ona jakoś tam wygląda. W każdym razie ja obecnie mam kryzys piasku. Kryzys piasku oznacza się u mnie tym, że ja nie mogę już kopać piasku, ja już nie mogę patrzeć chwilowo na piasek, więc chwilowo, ale to tylko chwilowo, przerwałam tworzenie świątyni, bo jest praktycznie połowa zrobiona. Jakby zresztą w ekwipunku widzieliście, jeszcze ten piasek mam, żeby teraz troszkę przy was pobudować i pogadać sobie. Ale już jak zostawiłam sobie ten piasek, co teraz mam przy sobie, zabrałam się za inne rzeczy, wzięłam się za modernizację dalszą wioski. Teraz tam coś pływa, bo ja nawet nie wiem, czy ja mam potwory obecnie włączone. Chyba tak będzie szybciej sprawdzić, mam włączone potworki. Jeszcze zaraz je będziemy musieli wyłączyć, jak pójdziemy do świątyni. Pokażę wam, jak to już mniej więcej wygląda. Tutaj właśnie moja modernizacja. Tak, powstały klapki, żeby było łatwiej wychodzić. Tak, i to jest owa pseudogóra. No, nie wiem, czy ona dość naturalnie wygląda, czy nie. W każdym razie spełnia swoją funkcję, chowa ten brzydki cobblestone, więc mi się podoba. Po drodze troszkę gór piaskowych już wykosiłam. Sporo piasku wykosiłam też przy wiosce NPC-ów. Zresztą musiałam, bo potrzebowałam równego terenu. Zrobiłam bowiem, że tak to nazwę, mini burdel, bowiem to jest domek do rozmnażania NPC-ów. Co prawda nie wiem, czy on obecnie swoją rolę spełnia. Po prostu znalazłam filmik na YouTubie i na podstawie jego zrobiłam ten domek. Link macie w opisie filmu, więc serdecznie was tam zapraszam, jeżeli będziecie chcieli mieć coś takiego samego u siebie. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy to działa na obecnej wersji, bowiem wszystkie moje NPC, które były w wiosce, jak to tylko wybudowałam, zbiegły się tam i tam sobie siedzą. Ale nie widzę, żeby były jakieś małe NPC, czy było ich więcej. Może teraz gdzieś coś się nachomiczyło, czy coś, bo wcześniej nie widziałam, żeby coś tam się zmieniło. Więc nie wiem, zaraz ewentualnie zobaczymy. No, już obórkę widać. Ogólnie wioska zaczyna się powoli rozbudowywać ładnie. Jeszcze właśnie chcę takich zwykłych domków ponastawiać, bo ten domek to ogólnie miał służyć za rozmnażarkę. O, a ty co chodzisz tak samotnie? Uciekaj, uciekaj. Do wioski, do wioski. No, do wioski. Nie do dżungli, do wioski. Idź ty, głupi kocie. Dzikie to. Tak, jeszcze tutaj przy krówkach troszkę zmieniłam. Tutaj też dużo drzewek dosadziłam. Tak, i mamy mega plagę kurcząt w wiosce. A to nic. Tak, tu zmieniłam, że tutaj cobblestone dałam i tutaj też mamy mega dużo krówek. Zresztą były mi potrzebne, bo robiłam książki do bibliotek, więc to było mi bardzo potrzebne. Tak, a to jest ten mój pseudo burdelik. Też nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale od razu tutaj konstante przylecieli. Nie wiem, czy oni chcą ich bronić, czy co im chcą tutaj robić, czy pomagać w tym rozmnażaniu. W każdym razie mniej więcej tak to wygląda.
Tak mniej więcej było na filmie, ale właśnie nie wiem, czy to na dobrą wersję było i czy teraz one chcą się tak rozmrażać. W każdym razie fajnie to wygląda jako taki domek z chadzek NPC-ów. Jezu, jak one gadają. I nawet jeżeli nie spełnia swojej funkcji, to fajnie wygląda mi ta armia drzwi, mi się podoba, tak więc on na pewno zostanie. Jeszcze teraz idę właśnie sprawdzić, czy tutaj jakieś NPC urzędują, ale chyba nie, on wszystkich wymiotło pod domek schadzek. Tak, o, domek schadzek, ładna nazwa. To już tak się zostanie. Tak, a kurczaków i jajek jest zatrzęsienie, od razu wychówek zróbmy sobie. Niech mi nie przeszkadzają jajka w ekwipunku. Spadaj kurczak, bo znowu dostaniesz. Trefne te jajka były. Z 100 jajek tylko dwa kurczaki się wykluły. O, proszę. Pełno ich tutaj jest, o. No cóż, lubię się plemnąć i się plemną. W każdym razie, jak z tamtej strony robiłam właśnie domek schadzek. O, tu jest trzeci kot. Jakby ktoś pytał, jeszcze nie nazwany. Będzie Tadeusz trzeci. U mnie wszystkie koty będą się nazywały Tadeusz. Jak robiłam domek schadzek, to tutaj gdzieś źle ustawiłam płotki i mi połowa NPC-ów uciekła i połowa kurczaków. No, w każdym razie mniej więcej tak to wygląda. Kurczaki też tu się pchają na potęgę. Co byś chciał? O, oko kresu dajesz. W ogóle teraz, na obecnej wersji, chyba bardzo ciężko jest upolować Endermana, coś mi się wydaje. Bo tak próbowałam ostatnio. Ja właśnie teraz mam ten miecz z tym Fire Resistance. No i on... Po uderzeniu Enderman mi uciekał po prostu i gdzieś uciekł, zginął. Nieco, że expa nie dostałam, to jeszcze jeżeli nawet wydropił oko kresu, to znaczy oko, z oko Endermana, nie kresu, zwykłe oko. Tak mniej więcej teraz to wygląda. To nawet jeżeli je wydropił, to ja go nie mogłam znaleźć i nie dostałam. Tak, to jest moje rusztowanie do budowy. Dobra, może żeby było bezpiecznie w trakcie budowy, i wróćmy sobie na dół. Tak, tutaj sobie zrobiłam plantację drzewek tymczasową, bo potrzebuję liści, bo stwierdziłam, że kolumna będzie wydekorowana liśćmi. I właśnie tutaj jest pytanie do Was, bo tutaj tak te liście umieściłam, ale pytanie do Was, czy... Co się gapisz? Czy nie zamienić tych liści na czarną wełnę? Chociażby z tytułu, słuchajcie, że tam na górze te kolumienki w samej świątyni mają czarne elementy wełny i żeby tutaj tak było. Tak mi się wydaje, że to by właśnie lepiej wyglądało. Tak, resztę tu, jak widzicie, skopałam. Już dwie ściany stoją. Tutaj właśnie, gdzie są kolumny, nie wypełniam tego piaskiem, bo w sumie po co? Dla mnie to marnotrawstwo. Tak, z sufitem będzie problem, co zrobić. Dobra, idziemy na rusztowanie. To już na razie nie będzie nam potrzebne. W ogóle to też będzie można zostawić. Mieczyki. Pokażę Wam właśnie, jak ja to najprościej robię. Tylko najpierw, bo tutaj będziemy teraz sandować ścianę. Tutaj nie wiem w sumie po co, ale zostawiam ten taką, nie wiem, obramówkę jakby z sandstone. Czy ja tam to zostawiłam w skrzyni? Szczyt geniuszu ma dzisiaj. Tak, ogarnął, tak. Tutaj. Chciałam na dolny pasek przenieść. Tak, teraz przynajmniej po części odzyskam wszystkie moje pochodnie, które już mi zaginęły wcześniej. Tak stwierdziłam, że ten sposób, którym ja teraz robię ściany, będzie w miarę najskuteczniejszy, bo jeżeli bym robiła to przykładowo od dołu, tak jak teraz to robiłam i za każdym razem, to znaczy za każdym razem, jakby mi się kończył piasek, musiałabym z tego zeskakiwać, nie? A wtedy... Straciłabym życie, bo jak z samej góry się spada, to się zabijam. Już przetestowałam parę razy, więc już wiem, że wolę uważać. Ale jakoś nie wiem, czemu większą przyjemność mi sprawia robienie o tych, o tutaj, kolumn. To znaczy, nie wiem, jak to nawet nazwać, ozdobników. Nie wiem, jakoś fajniej mi się to buduje, niż sanduje ściany. A. Przyjemna robota, jak nie patrzeć, jeszcze w tyle jakiś filmik leci, to już całkiem. Tak, tylko największe nieszczęście jest to, że to szybko się kończy. I właśnie ja już nie mogę chwilowo wydobywać piasku, więc zajęłam się wioską NPC-ów. Dlatego też, jak zauważyliście, w wiosce NPC-ów wszystko, co robię z nowych, takich tych, nie? To jest z drewna.
Jest jakiś piasków, tak jak cała wioska jest. I jeszcze wiem, na pewno kilka osób mi to wytknie, ale że błędem jest, że ja robię ściany z sandu, bo jak przykładowo wezmę jakiś klocek na dole zbiję, to trzeba będzie windować się jakoś tam na górę, żeby to naprawić. No, staram się patrzeć na tyle pozytywnie, że może nie będzie takiej sytuacji. Bo jakoś, ej, co jest? Nie przewiduję, żebym była zmuszona do czegoś takiego. No ale zobaczymy. W każdym razie już mi się ciężko piasek kopie. Jakoś piasku nigdy nie lubiłam tak mega kopać. Największą katorgą było, jak kopałam do Cosia piasek. No, ej, spadaj. Ale wtedy przez to przebrnęłam. Teraz nie wiem, już bym chyba takiej cierpliwości do Cosia nie miała, coś mi się wydaje. Dobra, na razie to przerwijmy. Czy zaraz? Ja mam jeszcze tego sandstone'a. Chcę wam pokazać, jakie to robię z tymi. Zaraz, to szło na 7. 2, 4. Więc tu. Tutaj już zaczynamy sandowanie. Po prostu czekam, aż sobie ów piasek pospada. O. Robimy kolejeczkę, że tak powiem, i niech to sobie spada. Na pewno by też szybciej było, jeżeli bym sandowała poziomami. No ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że tak po prostu będzie mi wygodniej. O. Zaraz za wysoko chyba. Do mojego poziomu. W ogóle nie wiem, słuchajcie, gdzie. Coś musiałam robić, nie? Aha, na tej, na pochodni się zatrzymujesz. Aha, tutaj będą się dużo zatrzymywały. To potem właśnie trzeba będzie naprawić z tymi pochodniami. Ja się później zbija po prostu. Trzeba właśnie patrzeć w dół, ile tych piasków już poleciało, nie? Ewentualnie też wcześniej się cwaniłam sposobem wodą. Zmywałam te pochodnie. Ale tak nie do końca to jest udany pomysł. Latku, stąd na przykład skoczyć tam do tych pochodni, to mniej się obrażeń dostanie, niż gdyby miało się spadać na sam dół. Zresztą zaraz polecimy. To jeszcze inaczej. O, tu jeszcze jeden. I tu. Tak, i teraz się windujemy sami już na górę. Z powrotem, gdzie byliśmy. I o czymś ja mówiłam? Aha, że na wodę się cwaniłam. Tak, cwaniłam się na wodę. Jednakże później... Dobra. Jednakże później na dole też zmywała się woda, no i to takie nie do końca praktyczne było. Dobra, tutaj te dwa możemy sobie sandować bez problemu. No i tak to budowa moja wygląda, więc to nie jest nic ciekawego. Dalej mówicie, że ja to nagrywała, to nie jest iście, w ogóle nie jest ciekawe. Tak, a no dobra, tak wygląda sandowanie. Ściany. Dlaczego one stoją tam cały czas? Od kiedy ich stworzyłam, cały czas się tam kitrają. Dobra, z tytułu, że ja wolę jednak budowanie kolumny, sobie na razie to pokończę. Jeszcze nie wiem właśnie, jak tam zrobić wejście, bo będzie szło właśnie... Jezu, nie wiem, lamówka sufitu. Nie wiem, jak to określić, o to, co teraz robię. Jak to poprawnie nazwać. W każdym razie ta lamówka... Aha, tylko tyle mamy. Dobra, zaraz się zrobi więcej. Nie wiem, jak tam właśnie z tym wejściem zagospodarować. Na środku mam pomysł już na taki fajny, wypasiony żrandol. Z właśnie sandstone'u, z glowstone'u. W ogóle właśnie, w Netherze, słuchajcie, byłam. Zbierałam glowstone do kolumny tam, co było potrzebne. Jeszcze troszkę mi zostało, jak widzieliście. Znalazłam obok, zaraz portalu, z drugiej strony, kolejną twierdzę. Tylko, co mi się bardzo nie podobało, mój Nether jest ucięty. On wygląda, słuchajcie, tak jak na przykład nieraz niejednokrotnie wyglądały światy w Minecrafcie, jak była wersja przykładowo 1.5, tam był wygenerowany świat i później wchodziła wersja już późniejsza, na przykład 1.7
I był taki ucięty świat, taki prosty. Wiecie, to z czym ja zawsze marudziłam, że mi się to nie podoba, coś tam, nie? No to właśnie taki motyw mam teraz w Netarze. Nie wiem, jakim cudem i jak to się mi zrobiło, no ale coś takiego jest. Na szczęście jest to kawałek od portalu, kawałek od tych miejsc, w których ja urzęduję, że tak powiem, w Netarze, więc większego problemu mi to nie robi. Dobra, jeszcze tutaj musimy zrobić kolumnę. Jest raz, dwa, czyli tu wychodzi trzy, pyk, pyk, teraz stąd idzie kolumna tak, o, dobrze, dobrze, żebym wiedziała, gdzie tutaj to mam zakończyć, nie? Tu. Ty idziesz o jedno dalej, a ty o kolejne dalej. Aż tu. Dobra, to już jedną stronę mam zrobioną. Teraz trzeba byłoby się pobawić w kolumnowanie. Ściany mi się na razie nie chce robić. Nie lubię stawiać klocków niegrawitacyjnych, jakie je nazywam, czyli tych graweli, sandów, tego wszystkiego. W ogóle właśnie, o tym chyba mówiłam, że nie wiem, gdzie się podział mój kilo w ten diamentowy, co miałam taki fajny. Gdzieś się zatracił mi. Aha, tam na dole nie dokoptowałam. Dobra, to się zrobi. Tak, kolumny już najlepiej robić, jak mamy to rusztowanie tutaj zrobione, nie? Bo się po prostu winduje człowieczek i jest spoko. Nawet dobrze zrobiłam, aż jestem zdziwiona. No dzisiaj taki bardziej budujący odcinek. Myślałam, żeby znowu do Netaru pójść, pokazać wam tamtą twierdzę, ale ona jest jakaś taka wybrakowana, ta nowa twierdza, to znaczy wybrakowana. Dwa mosty na skroś i tyle, nawet żadnych kostków nie ma ani nic. W ogóle ostatnio się nawiązałam bić czarne kostki w Netarze, ale jakoś tak nie chcę wyrzucać tych swoich głów i tak takie mało sympatycznie się porobiły te kostki. To... Daleko jeszcze? Niedaleko. Aha, dotarliśmy. Teraz pyk. Akurat patrzcie, nam wystarczyło. Pyk, pyk. No, i jesteśmy. Dzień dobry bardzo. Ej, nie tu. Dobra, spadnie. Akurat jeden nam wystarczy. No, więc kolumnowanie wygląda w ten sposób. Dostajemy się na górę i znowu po rusztowaniu na dół. Szkoda, że nie ma właśnie modu, który mógłby dać samo tylko i wyłącznie latanie, bo wiem, że jest jakiś tam komand coś tam, coś, że daje same komendy, ale wiem, że to daje również możliwość dodawania itemów, a takich modów nie akceptuję u siebie. Dobra, no nie będę przynudzała, słuchajcie, tym tworzeniem tutaj kolumn. Jak widzicie, wszystko jest w rozsypce. Tutaj jest tak, jedno zostało wyłysione. Daj tą moją siekierkę, to sobie tu zbijemy, niech nie stoi, się nie upokarza golizną. Tak, trzeba sadzonek nanieść, chyba że mam w skrzyni. Nie mam w skrzyni. Dobra, trzeba będzie sadzonek nanieść, żeby to tutaj było. No cóż, chyba tyle, co chciałam wam przekazać w tym odcinku. Jak widzicie, ciężko dalej pracuję. Zastanawiałam się w ogóle, czy w tym tygodniu ten odcinek dawać, no bo w sumie nie jest to wykończone. Jestem w połowie praktycznie. Wiem na pewno, że do przyszłego tygodnia uda mi się już to skończyć wszystko. Co ci się tam stało? Dobra, mniejsza. Wiem, że uda mi się to skończyć do przyszłego tygodnia. Tak więc za tydzień będzie już co pokazać. Tutaj właśnie ta wielka głowa będzie. Czego to nie powiem, już zdecydowałam, ale nie powiem. Jak nutka tajemniczości musi być. I więc tak, zaraz, bo ja swój miecz zostawiłam. No Boże, pokaka. No zapomniałam. I muszę coś z nimi zrobić, żeby one przestały być w tym biednym tym. O, nawet mam już pomysł, co tu będzie. Dobra, to oddawaj, to może zostać, to na nożyce. Dobra. Dobra, nie będę przedłużać bez sensu, bo to nie ma sensu. Tak, a masło jest maślane. Tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na kolejny, w którym już przynajmniej w 99% świątynia powinna być wykończona.
Tak więc będzie co zobaczyć. A na razie żegnam się z Wami. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dzięki za komentarze. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.